Dzień dobry, koty. Dzień dobry, koty. Co koty powiedzą do kamery? Dzień dobry. Siemson to Wikson. Witam was w dniu dzisiejszym. Mamy poranek. Nie kłamię, naprawdę jest rano. Mamy godzinę 7 rano mniej więcej, a wybieracie się ze mną do pracy dzisiaj. Jak wszyscy wiedzą, jest czas zarazy, czas zagłady, czy po prostu koronawirus, ale do pracy nadal muszę chodzić, chociaż jest to bardzo, bardzo rzadko, prawie wcale. Tak jak pewnie i większości innych osób ukrócili mi godziny, trzeba siedzieć w domu, tak jak wiemy. Ale tak, ale dzisiaj idziemy do pracy, dzięki temu wam pokażę trochę jak to wygląda, dopijam jeszcze kawę i zaraz biegniemy na autobus. To do później! Nästa stopp, Stavanger, hållplats 20. Tak właśnie u nas wygląda w sklepie teraz. Nie ma żadnych klientów. Nikogo nie ma. Nikt nie może wejść do szpitala. Przed szpitalem siedzi sobie ochrona, która pyta każdą osobę, po co ma tu przyjść, i mogą wejść tylko pacjenci albo lekarze. Każda inna osoba nie może. I również na przykład tatusiowie nowonarodzonych dzieci, jeżeli zameldują się u nas w hotelu, to jeżeli wyjdą i wrócą do domu, to nie mają prawa ponownie wrócić do szpitala. A propos naszej restauracji hotelowej, to tak jak widzicie, wszystkie stoliki są oddalone od siebie o 2 metry. Natomiast jeżeli chodzi o kuchnię, to jedzenie wydaje kucharz lub posiłki są poporcjowane i popakowane w folię, a tak zwane szwedzkie stoły są teraz zabronione. No i już po pracy. Czas wracać do domu. Jeszcze będziemy musieli iść z Karolem zrobić jakieś zakupy. I to na tyle. W ogóle dzisiaj mamy środę, czyli tak jakby zaczęły się ferie wielkanocne. I muszę wam powiedzieć, że na ulicy jest strasznie dużo osób. Strasznie dużo samochodów. Ja nie wiem, ja rozumiem, że są święta, ale no reguły nas nadal te same obowiązują. Muszę wam pokazać też jedną rzecz. W ogóle zobaczcie. No zobaczcie na przykład na to. Ja rozumiem, że wszyscy mają teraz wolne, ale to jest chyba jakaś przesada, żeby tak dzieciaki sobie... Halo? Policja? Zgłaszam. Także my jeszcze idziemy zrobić zakupy przed świętami. Powiem wam, pokażę jak to wygląda u nas w sklepach. I tak, do później. W sklepach generalnie niczego raczej nie brakuje. Przynajmniej ja nie zauważyłam jakichś większych braków. Jedyne, czego ja nie mogłam znaleźć, to były drożdże. No i mam też wrażenie, że mięso jest trochę droższe. O, witajcie w następnym dniu. Dzisiaj jestem z Karolem. Mamy dzień wolny, ponieważ jest Wielki Czwartek, czyli już zaraz Wielkanoc. Tak jak widzieliście, wczoraj poczyniliśmy zakupy, byliśmy w pracy, a dzisiaj z tego powodu, że jest dzień wolny, postanowiliśmy się trochę przejść, sprawdzić w centrum, ile będzie ludzi. No i było całkiem sporo, więc postanowiliśmy się zawrócić. Coś może dodaję? Okej. No, jest trochę zimno, aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że zauważyłam jedną rzecz. Od czasu, kiedy w Stavanger, generalnie w Norwegii jest lockdown, czyli pozamykali wszystko, zamknęli szkoły, wiele firm też się zamknęło, jest generalnie dobra pogoda. W sensie nie pada. Bo tutaj 3/4 ciągu roku to ciągle pada deszcz. A od tego czasu, no prawie codziennie świeci słońce i nie ma w ogóle deszczu. Przypadek? Nie sądzę. Przypadek? Nie. Wirus 2019. Dziwne. Ej, zobaczcie w ogóle co znalazłam. U nas w Stavanger od jakiegoś czasu słyszałam o tym, że istnieją takie punkty biblioteki książek, które można po prostu sobie wziąć, wypożyczyć, przynieść też swoje
jak się przeczyta, to po prostu odłożyć. No ja wiem, że to jest akurat słaby czas, żeby tak sobie przeczytać książki i rozsiewać jeszcze więcej zarostków. Ale generalnie to było przed koronawirusem i uważam, że pomysł jest bardzo fajny. Jest jeszcze to w takiej fajnej grupce telefonicznej zrobione. Takich miejsc jest kilka z tego, co wiem, w Stavanger. Na tyle z tego vloga. Wiem, że on jest strasznie krótki, ale jest to spowodowane tym, że po prostu siedzimy w domu. Hashtag stay at home. Nie wychodzimy, jesteśmy w domu. Dlatego nie chciałam specjalnie gdzieś wychodzić tylko na potrzeby tego filmiku, no bo to by była po prostu czysta hipokryzja. Obecnie w Norwegii mówi się, że sytuacja jest mniej więcej opanowana. Mamy datę 11.04. Dla tych jeszcze, którzy nie wiedzą, lockdown w Norwegii rozpoczął się jakoś 12 marca. Wtedy też zamknęli przedszkola, szkoły, różnego typu usługi, typu fryzjer, fizjoterapeuta, no wiecie, tego typu. Wtedy też wiele firm się zamknęło i postanowiło wysłać swoich pracowników na permittering, czyli tak jakby postój w pracy tymczasowy. Wygląda to tak, że kiedy jesteśmy na permitteringu, możemy ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych i jest to około 62% naszego wynagrodzenia. Oczywiście trzeba tam jeszcze spełniać różne inne wymogi. Jest to wypłacane przez Urząd Pracy. Przed świętami również premier Norwegii ogłosiła, że właśnie sytuacja jest mniej więcej opanowana i że jest planowane otworzenie niektórych przedszkoli 20.04 oraz niektórych szkół 27 kwietnia. Mówię niektóre, ponieważ wiem, że muszą one spełniać jakieś normy odległościowe, wiecie, zachowania wszystkich tych teraz restrykcji, jakie mamy. Nie wgłębiałam się to za bardzo, ale widać tak jakby już Norwegia chciała wracać już do tego normalnego życia, jakie mieliśmy przed pandemią. Także zobaczymy, jak to będzie. Nie będę wam podawać, ile jest aktualnie osób zarażonych w Norwegii, no bo wiecie, te dane się dosyć szybko zmieniają, więc dla osób zainteresowanych pozostawiam dosyć fajnego linka z wyszczegółowionymi wszystkimi danymi na temat Norwegii i koronawirusa. Także link macie w opisie. No, a jak wygląda moje życie podczas pandemii? Cóż, nie będę was kłamać, że życie moje zmieniło się diametralnie, ponieważ zostały mi ukrócone godziny mojej pracy, plus zamknęli mi siłownię i nie mam treningów tańca, a te osoby, które mnie generalnie znają, wiedzą, że ja więcej spędzam czasu poza domem niż w domu. Więc tak, przebywanie nagle 24 godziny na dobę w swoim mieszkaniu było dosyć dziwną sytuacją. Generalnie myślę, że pierwszy tydzień tej kwarantanny był najgorszy. Doszło do tego jakaś panika, ponieważ miałam bardzo dużo wolnego czasu, więc wykorzystywałam go na szukanie materiałów i czytanie dosłownie wszystkiego, czego mogłam znaleźć na temat wirusa, co nie było zdrowe dla mojej głowy. Teraz staram się robić cokolwiek, byleby żeby o tym nie myśleć. I mam tu na myśli na przykład kolorowanie kolorowanek, oglądanie seriali, czy granie w jakieś gierki na komputerze. Ale robię też przydatne rzeczy, na przykład takie jak czytanie książek, których mam pełno na półkach i nigdy nie miałam czasu przeczytać, albo w końcu mogę się nauczyć trochę lepiej gotować, bo mam na to czas. Dużo też piekę, nadal trenuję, ponieważ mamy trochę sprzętu gdzieś tam zachomikowanego wcześniej, więc mogę normalnie robić treningi. Kontroluję też swoją aktywność poprzez patrzenie na zegarek i sprawdzanie, ile kroków dziennie robię, żeby się nie stać ziemniakiem. I chociażby przejście z kuchni do salonu milion razy, żeby nabić trochę kroki. Czasami też biegam, ale głównie jeden albo dwa razy na tydzień i to nie jest w jakichś parkach albo gdzieś, gdzie jest dużo ludzi, ja po prostu po swojej okolicy, między domami. Nie ma tutaj za dużo ludzi, dosłownie spotykam kilka osób i to zazwyczaj jak kogoś widzę, to przebiegam na drugą stronę, żeby tej osoby nie spotkać. Tu mam też taką anegdotkę, bo jak wczoraj biegałam, to właśnie kogoś zobaczyłam i postanowiłam przebiec na drugą stronę ulicy. A muszę zaznaczyć, że ulice tutaj są totalnie puste, nie ma praktycznie żadnych aut, no bo wszyscy siedzą w domach, więc nie ma aut na ulicy także. No i jak próbowałam przebiec, to z oddali widziałam, że jedzie jakiś motocykl. No i tak sobie przebiegłam i się okazało, że to był motocykl policyjny. Pan policjant
W ogóle jakoś nie zareagował na to, spojrzał się tylko na mnie i odjechał dalej. Włosy! Szybko! Włosy! Dzień dobry. Na koniec chciałam wam jeszcze powiedzieć o obiecanych zmianach, hucznie obiecywanych wcześniej w moim ostatnim vlogu. Pierwszą zmianą jest to, że w końcu mamy nasze studio! Studio, dzięki któremu mogę nagrywać bez względu jaka jest pogoda na zewnątrz i koty mi nie przeszkadzają. Druga zmiana jest taka, że Karol założył swój kanał, na którym będzie pokazywał bardziej stronę techniczną naszych vlogów i filmików. No właśnie, o czym właściwie jest ten kanał? Właściwie będę mówił o różnych rzeczach, ale skupię się głównie na aparatach oraz na sprzęcie fotograficznym, jakim posiadam, czyli obiektywy do aparatu Panasonic i do Sony, którym nakręcamy. Także jeszcze nie wiem dokładnie, jak kanał się będzie nazywał, ale pewnie zobaczycie gdzieś tu zaraz nazwę na dole. Także tak. Serdecznie zapraszam. Tak, generalnie link do Karola kanału macie poniżej. I tutaj też jest informacja, że w związku z tym, że Karol wkroczył na YouTube, mi się wydaje, że będzie też więcej na tym kanale. Trochę mi pomoże z vlogiem, trochę się będzie więcej udzielał. Zobaczymy. Chcieliśmy wam jeszcze złożyć życzenia, w związku z tym, że zbliżają się święta wielkanocne. Bożego Narodzenia! Wielkanocne. Wiem, że te święta będą zupełnie inne niż każde inne dla wszystkich. Mimo to życzę wam smacznych jajek. No, pewnie nie będzie mokrego dyngusa, ale trzymajcie się ciepło, zdrowio? Trzymajcie się ciepło, zdrowo. Zdrowio, ciepło. No i żeby był dobry streaming przy wideorozmowach z wszystkimi rodzicami i rodzinką generalnie. Tak, a ja wam życzę, żeby wam przede wszystkim nie zabrakło internetu ani łącza, bo z domu nie można wychodzić, także tak abyście mogli ze wszystkimi spokojnie rozmawiać, bez stresu, bez przerw, aby nie było szumów. Dziękujemy wam za obejrzenie tego filmiku, zapraszamy na następny, który będzie już wkrótce i oczywiście obczajcie Karola kanał, na którym też się pojawiają nowe filmiki. Już pierwszy śmiga filmik na jego kanale. Także pamiętajcie, link na dole. I rozważcie też subskrypcję jego kanału i mojego kanału. No, to trzymajcie się ciepło, to cześć buziaczki, pa pa! I chciałam teraz złożyć życzenia z okazji Wielkanocy. A to ja to muszę być?